Także proszę Państwa, no dzisiaj, gdy mamy już który? 14 właśnie, marca 2015 roku, jesteśmy w Rechodówkach Katolickich, Warszawa. No, tutaj Jolandę, proszę Państwa, gdy tak śpiewa, z gitarą stoi, to ona mówi, że tak naprawdę to nie ma co się śmiać, no bo to każdy w rodzinie ma jakiś pogrzeb. Tutaj, proszę Państwa, nie ma babki, nie ma dziadka, bo w Polsce katolickiej, a krótko się żyje, mówili dzisiaj w tym żydowskim waszym, gdzie cyganek też dużo w Warszawie, że na Ukrainie no jakiś tam dziadek został, ale też, że został zabity. Także proszę Państwa, natomiast tutaj też w katolickiej Warszawie, jak i katolickiej Ukrainie, bo Warszawa jest katolicka na 95%, nie ma dziadka, nie ma babci, nawet nie ma ojca, nie ma matki, nie ma. Nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka? Gdy te wasze Żydki tutaj w Radiu Tok FM zapraszały w reklamie. Mamo, przyjeżdżajcie! Wszystko jest, mamo, przyjeżdżajcie, wszystko jest. I Pasaż Wiecha, i Pałac Kultury Stalina i Lenina tutaj w Warszawie na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a wszystko jest. I jelenie, i świnie nosem pociągające, i krowy, i barony. Mamo, przyjeżdżajcie, wszystko jest. A jej matka, która była wybrana, bo one obydwie mełły na polu, powiedziała, nie przyjedziemy tutaj do Warszawy. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Co da ci sąsiadka? Nie przyjedziemy, bo my nie chcemy zginąć razem z wami, rechodówkami przedpotopowymi. No bo Jezus Chrystus powiedział, że tak jak było przed potopem, gdy jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali i nie spostrzegli się, że Noe wszedł do arki, tak więc i potop zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Dwie będą na polu meły i to właśnie ta historia. Nie przyjedziemy, nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka? Także proszę Państwa, tutaj w galerii też była wystawa Bydło, bydło, a ono żyje krótko, 40-50 lat. Dlatego nie ma tu dziadka, dlatego tu nie ma babci, bo tu nie jest Ameryka, bo tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, no bo tutaj nie jest Londyn, no bo tutaj nie jest wielki świat. Tu jest mała wiocha, tak jak Janek Witek codziennie podkreśla, że wielka dziura, metro, 7 stacji otworzyli, proszę Państwa, że wstyd i hańba, że tego się nie robi. Tak komentuje Janek Witek drugą linię metra, że jest wielka dziura, że Warszawa jest mała, że Warszawa nie może być metropolią, a że jeszcze jest katolicka na 95%, papieska i w Maryję, że tu wierzą. Że Warszawa to jest dopiero co drugim Efezem, że tu kwitnie kult kobiety, tak jak tam Artemidy Efeskiej, Diany Efeskiej. Pełno jest rechodówek, pełno jest dziadów katolickich, i młodych, i starych, i mądrych, i głupich, którzy stoją, nie mają co robić, albo siedzą, ale zawsze ten żydowsko-katolicki kołchoz stanowią. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Eurokoncita Ekstra nadaje z ziemi polskiej tutaj nad Wisłą, na Mazowszu, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem, a tam właśnie macie rozpiskę, że do Anglo-Ameryki Białystok 185, a do Londynu 1444.